Rozmawiamy o Warszawie, proszę Państwa. Cezary Łasiczka, program Kawa za euro. Studio profesor Marta Siechowska, historyk sztuki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo przepraszam, że panią brutalnie przerwałem. Ale spróbujemy nawiązać. Wracamy do rewolucji francuskiej. Krew się leje, budynki padają na prawo i lewo, płoną dzieła sztuki. Płoną kościoły, rabowane są różne cenne obiekty kultury. Głowy się toczą. Głowy się toczą, jedna z ulubionych rozrywek. I no, poza tym, że rewolucja francuska wymyśliła sobie przy pomocy pana Gilotę to urządzenie ku uciesze gawiedzi, czyli gilotynę, którą później wprowadzał, no tak, ale skutki były takie, że ta z nim kojarzymy i nazwa jest od jego nazwiska w każdym razie. Ale obok tego próbowano ratować te relikty jeszcze nie zniszczone dawnej kultury, po to, żeby je przenieść do następnych pokoleń, a przede wszystkim, żeby na tym spróbować zbudować tą ideę jednego narodu. I do tego celu właśnie służyła instytucja muzeum, jako instytucja odpowiednio sformatowana, jako rytualna przestrzeń, w której się dokonuje selekcji i odrzutu określonych obiektów, które będą budowały historię kultury narodu. To nazwa tego pierwszego muzeum była dość długa, chodziło o pokazanie historii Francji, Francuzów i Francuzek, przy pomocy odpowiednio pokazanych, uszeregowanych obiektów. Wytworzony został taki spektakl, pierwszy spektakl muzealny, gdzie przy pomocy światła pokazywano dzieje sztuki jako dzieje postępu wiodące od mrocznego, ciemnego średniowiecza, aż po, jak sama nazwa wskazuje, oświecenie, sale rzęsiście oświetlone światłem, czyli do współczesności. I obok tego powstało także pojęcie zabytku, monumentu, czyli takiego oto obiektu architektonicznego, który zawiera w sobie elementy z różnych powodów pożyteczne do tej narracji. Na tym cały XIX wiek budowała historia sztuki jako dyscyplina akademicka, budowała się polityka, która pokazuje, w jaki sposób historię piszą historycy, a historię sztuki piszą i kreują historycy sztuki, jako profesjonalni badacze, którzy potrafią dokonywać owej selekcji i odrzutu. W ten sposób powstała architektura i kultura eklektyzmu XIX-wiecznego, który wykorzystywał elementy architektoniczne z przeszłości jako wiedzę stosowaną, używaną we współczesnej architekturze. Ta tradycja, którą tutaj oczywiście moglibyśmy rozwijać w dłuższej rozmowie, ale skracając całą tę historię, ta tradycja została przeniesiona oczywiście do edukacji architektoniczno-konserwatorskiej w wieku XX i dokonał się takie pęknięcie właśnie pomiędzy tą szkołą konserwatorską, która mówiła, że architekt i urbanista powinien kontynuować pewne elementy dawnej kultury po to, żeby tworzyć właśnie taką współczesność ubraną w kostium historyczny. Tymczasem ci nowocześni, moderniści uważali, że nie, że należy budować nowe, w nowym stylu, ponieważ każda epoka, i ja jestem zwolenniczką tego poglądu, każda epoka ma swoją architekturę. Wobec tego wiek XX, poszczególne nam sekwencje w wieku XX muszą reprezentować kulturę artystyczną i architektoniczną swojego czasu. Problem z zabytkami polegał na tym, że od początku XX wieku debatowano dość intensywnie, no dobrze, będziemy budować nową architekturę, wychyloną ku nowemu człowiekowi i ku przyszłości, no ale mamy cały rezerwuar przeszłości, którą co z tym zrobić? Były dość radykalne pomysły. Jednym z takich radykalnych pomysłów było to, co zrobił w drugiej połowie XIX wieku niejaki Haussmann w Paryżu. Czyli po prostu zburzył średniowieczny Paryż literalnie, dosłownie. Ulica po ulicy, kwartał po kwartale, zburzył właściwie prawie cały Paryż, zostawiając tylko takie inkrustowane w tą nową przestrzeń
którą zaprojektował jako te wielkie arterie komunikacyjne, te wielkie aleje zadrzewione, te place spięte tymi gwiaździstymi, ulice spięte tymi gwiaździstymi placami. Te w Krynkach też jest takie rondo, które ma chyba 11... No, Szczecin jest wzorowany na rozwiązaniach Haussmannowskich. I pozostawił w tej nowej przestrzeni tego nowego, modernistycznego miasta, wczesnomodernistycznego, który jest wzorcem dla nowych metropolii, dla wielkich metropolii europejskich, bo na tym modelu no, modernizowano miasta europejskie. Tam Wiedeń, no, Kraków częściowo był tak modernizowany, choć oczywiście w swojej skali. No, cały szereg miast europejskich próbowało naśladować ten paryski pomysł ideologiczny i polityczny od początku do końca. I w Paryżu inkrustowano jako element tej przestrzeni pojedyncze zabytki, pojedyncze właśnie takie diamenty pochodzące z przeszłości. No właśnie, jak jesteśmy w Paryżu, to się może ktoś zastanawia, dlaczego katedra Notre Dame jest w takiej pustce stoi. Ona sobie stoi na takiej wysepce, odbija się pięknie w rzece i dookoła niej jest kompletna pustka. Tak nie było oczywiście w średniowieczu. Ona została odpowiednio zaaranżowana jako właśnie ten relikt przeszłości, który ma zdobić to nowe miasto modernistyczne. W tym duchu myśleli również w dwudziestowieczni, nawet bardzo radykalni architekci urbaniści, ponieważ tym pomysłem takim właśnie zburzymy wszystko, posługujemy się tą ideą tabula rasa, pustą kartką, zburzyć stare, zbudujemy nowe, zostawimy tylko parę takich perełek, które będą nam ubarwiać i czynić tę przestrzeń przyjazną, będą się odnosić do tych tekstów historycznych. Taką ideą posłużył się Le Corbusier, który idąc tropem haussmannowskim, wymyślił sobie, on prowadził takie czysto teoretyczne, modelowe takie rozważania na temat miasta przyszłości. No i zgodnie ze swoim radykalnym, modernistycznym podejściem doszedł do wniosku, że należy powtórzyć gest Haussmanna, czyli zburzyć Paryż haussmannowski i w to miejsce zbudować nowy Paryż, 20, a nawet 21-wieczny i tak dalej. Czyli tak co 100 latek. Tak, co 100 latek, tak. I w ten sposób powstała jego słynna makieta, jego słynny projekt, który opracował w początkach lat 20. Paryż, nowy plan Paryża, plan Voisin, którym widać takie miasto wieżowców, takie miasto dla 3 milionów w kompletnej pustce i gdzieniegdzie ewentualnie były jakieś elementy historyzujące, ale bardzo, bardzo niewyraźne. Ostatecznym zwieńczeniem tych wszystkich rozważań, które intensywnie w ciągu pierwszej połowie XX wieku analizowano, była oczywiście karta ateńska, czyli podstawowy dokument opracowany przez CIAM, środowisko Corbusiera, w którym polscy architekci w osobach Syrkusów i Brukalski, przede wszystkim Syrkusowie, brali udział. Otóż karta ateńska mówiła o tym, jak należy budować nowe miasta i przeprojektowywać stare miasta. Karta ateńska stała się po II wojnie światowej bardzo istotnym dokumentem odbudowy Europy po zniszczeniach, ale nie w Polsce. W karcie ateńskiej było wyraźnie powiedziane, że miasto musi być właśnie wychylone ku przyszłości, ma być wykreowaną przestrzenią dla nowego człowieka, a zabytki, te ślady przeszłości mają być wybrane, odpowiednio wyselekcjonowane i tworzyć właśnie taką narrację wiążącą... Rodzynki w cieście. Przeszłość łączyć z przyszłością i z teraźniejszością. To określenie, którego pan użył tutaj, rodzynki w cieście, nie jest tutaj całkiem takie bezpodstawne, ponieważ na przykład używano takich kulinarnych metafor do opisu tej sytuacji, między innymi tam Brukalska w swoich tekstach też używała takich określeń kulinarnych, jak to tutaj można byłoby się odnieść do różnych feministycznych wątków. Mówiła właśnie o tym, że w architekturze powinny być takie rodzynki, jak rodzynki w cieście. Kiedy przystąpiono po 1945 roku do i
i burzenia, i budowy Warszawy, już wracając do naszej tu i teraz rzeczywistości. No, po pierwsze, architekci urbaniści zostali zaangażowani przez ówczesną władzę komunistyczną do projektu, który miał na celu nie odbudowę, jak się potocznie uważa, miasta, ale do budowy miasta. Chodziło właśnie o to, mamy sytuację ruin, które należy usunąć, co spowodowało, że na przykład jak dzisiaj chodzimy po Warszawie i ktoś, kto nie zna historii tego miasta i nigdy nie widział fotografii, jak wyglądało miasto w 1944-1945 roku, to wyobraża sobie, że tutaj nigdy żadne ruiny nie istniały, ponieważ ten proces usuwania tych ruin postępował dość intensywnie. Chodziło o to, żeby wyczyścić miasto z tego, co się wydarzyło, z różnych powodów, no i ekonomicznych, i usunięcie traumy, przepracowanie tego wszystkiego i tak dalej. I skutek jest taki, że w tej chwili, jak chodzimy po Warszawie, to mamy właściwie tylko jedną ruinę, która świadczy o tym, co się tutaj wydarzyło w okresie II wojny światowej, a mianowicie już po wojnie sztucznie wykreowaną ruinę przy użyciu pozostałości, czyli grób nieznanego żołnierza, który jest fragmentem tej wielkiej budowli, która tam stała, czyli tak zwanego Pałacu Saskiego, niesłusznie nazywanego pałacem, kamienica Skworcowów i tak dalej. Ale to jest jedyna taka neoromantyczna ruina, w której jest grób nieznanego żołnierza. Pozostała część miasta jest właściwie pozbawiona takiej świadomości. Jeszcze był bank na Bielańskiej, w którym niegdyś był pomysł, żeby zrobić Muzeum Powstania Warszawskiego w tej ruinie. Były bardzo zresztą ciekawe projekty, jak to zrobić, żeby użyć ruinę jako właśnie jako świadka historii, świadka tego, co tu się wydarzyło. Jak wiemy, do tego nie doszło. W przeciwieństwie na przykład do Anglików, którzy używają ruin jako pomnika właśnie tego, co się wydarzyło w okresie II wojny światowej. Władza komunistyczna miała bardzo czytelny projekt, mianowicie wytworzyć nową przestrzeń, która będzie przestrzenią ideologiczną przy użyciu architektury i urbanistyki, czyli nowa Warszawa socjalistyczna. I do tego służyły także zabytki i to, co oni uważali za ważne do przechowania i do, jak wówczas twierdzono, odbudowania. I do tych zabytków powrócimy po informacjach Radio Tok FM. Myślę sobie, że o Warszawie mówimy, ale jeszcze jest jeden taki obiekt, który chyba lepiej oddaje takie miasta potwory, czy budynki potwory. Mm-hmm. Myślę sobie o Wawelu. Mm-hmm. Wawel jest przecież takim składak. To jest taki składak. Patchwork. To jest taki straszny składak. To już widzę te wszystkie filmy. Jestem Wawel! Jeszcze w dodatku, czego w Krakowie nie wolno głośno mówić, bo oni unikają tej rozmowy na ten temat, został bardzo gruntownie przerobiony w okresie II wojny światowej. Zresztą rękami polskiego architekta notabene. Oni nie lubią na ten temat mówić w Krakowie. Ale wrócimy. Profesor Marta Leśniakowska jest w studiu. Informacje o 11.40. Po informacjach wracamy. Owczarek. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Dominika Bielowieńska, to jest trzecia część dyskusji publicystów. Ja bardzo proszę o dodatek za szkodliwą pracę w tym gronie. Ale tylko w przerwach. Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka. Strasznie Państwa przepraszam, ale komentatorzy są nieznośni i mamy tutaj pewne kłopoty. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama.
Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. 9 grup. Powieść Stefana Anchema, scenarzysty serialu Wallander. Nowy skandynawski thriller. Wersja audio czyta Mariusz Bonaszewski. Stefan Anchem. 9 grup. Polecają wydawnictwo Marginesy, Audioteka i Empik. Zamieszkaj w nowym, ekskluzywnym miasteczku Dogville. Dogville to miasteczko bez problemów. Zamów wizytę w naszym domu pokazowym i poczuj się jak u siebie już dziś. Dogville to spokój, doskonała lokalizacja i systemy bezpieczeństwa, które sprawią, że nie dostanie się tu nikt obcy. Wybierz Dogville, to miasteczko nigdy nie zejdzie na psy. Dogville. Spektakl na podstawie tekstu Larsa von Triera. Już od 24 września w Teatrze Syrena. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przybarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają lat i są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik. Punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas shikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla. Polskie kalafiory tylko złoty 99 za sztukę, złoty 99. I wyborne śliwki jedynie złoty 59 za kilogram, złoty 59. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 11.41. Anna Draganek, zapraszam. Kancelaria Prezydenta potwierdziła Tok FM, że 5 sędziów, którym Andrzej Duda odmówił nominacji, wystąpiło o usunięcie naruszenia prawa, a to pierwszy krok, by pójść ze sprawą do sądu. Jak informowaliśmy na antenie Tok FM, niektórzy sędziowie, którym Prezydent odmówił nominacji, rozważają właśnie taką możliwość, a wsparcie dla nich zadeklarował już Rzecznik Praw Obywatelskich. W czerwcu Prezydent odmówił nominacji 10 kandydatom na sędziów sądów wyższego szczebla, nie podając powodów. Przeciwko decyzji Prezydenta Dudy protestowała Krajowa Rada Sądownictwa, która wytypowała ich kandydatury. Główny inspektor farmaceutyczny nakazał wstrzymanie telewizyjnego spotu, który zachęca do szczepień przeciwko pneumokokom. Zdaniem GIF-u w rzeczywistości jest to reklama konkretnej szczepionki, a sam spot nieodpowiednio przedstawia wskazania do stosowania leku i powoduje lęku rodziców. Do tych zastrzeżeń już odniosła się spółka, która produkuje lekarstwo. Wyjaśniono, że emitowany spot nie jest reklamą leku, a elementem kampanii edukacyjnej dotyczącej szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Słuchasz informacji Tok FM. We francuskim Calais trwa protest mieszkańców, kierowców tiru i rolników. Wspólnie zablokowali oni autostradę prowadzącą do miasta i portu. Skarżą się, że obecność imigrantów mieszkających w tak zwanej dżungli paraliżuje ich życie i zapowiadają, że blokada potrwa do momentu, gdy rząd nie przedstawi konkretnego planu likwidacji obozowiska. Jesteśmy tutaj, bo potrzeba radykalnej zmiany. Rząd zwodzi nas od roku i nic się nie zmienia. Deklaracje ministra Kaznewa o likwidacji dżungli okazały się słowami rzuconymi na wiatr. Musieliśmy jakoś na to zareagować. Może, jeżeli gospodarka Francji straci na tym proteście, to ktoś w końcu zareaguje na nasze apele. Szef francuskiego MSW zapowiedział wprawdzie, że obozowisko zostanie zlikwidowane, ale nie podał konkretnej daty, kiedy do tego dojdzie. Laureat Oscara włoski reżyser Paolo Sorrentino nakręci film o byłym premierze Silvio Berlusconim. Weneckie media, które informują o sprawie, ujawniły, że pisze on właśnie scenariusz do historii przedsiębiorcy i magnata medialnego, obecnego od ponad 20 lat na włoskiej scenie politycznej. Film o byłym, trzykrotnym uwikłanym w skandale i sprawy sądowe premierze Włoch ma mieć tytuł Oni, a zdjęcia mają ruszyć latem 2017 roku. Kolejne informacje Tok FM w samo południe. Zapraszam. No, niech się ludzie dowiadują.
pogoda. Dziś już tylko na południu i południowym wschodzie Polski będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. Pozostałe regiony słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Zakopanem, przez 21 we Wrocławiu, 22 w Poznaniu i Szczecinie, do 23 stopni w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Łasiczka, program Owczarek, profesor Marta Leśniakowska, historyk sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk jest Państwa i moim gościem. Witam jeszcze raz. No i już jesteśmy w tym momencie, gdzie mamy właśnie nową władzę, te cztery Warszawy, te cztery jak gdyby poziomy Warszawy, cztery piętra, cztery warstwy. Mamy nową władzę, która mówi, no to my musimy teraz sięgnąć do tej historii, żeby tego nowego człowieka budować, tworzyć, rzeźbić także architekturą, ale architekturą zanurzoną w pewnym sensie w historii. W historii, tak. Czyli znowu wraca stare, już dobrze oswojone pojęcie narodu, w specyficznej oczywiście sytuacji polskiej komunistycznej, w ideologii komunistycznej pojęcie narodu miał bardzo, bardzo określony wydźwięk. No i chodziło o to, żeby nadać tej Warszawie kształt tego tej stolicy, czy też miasta, które będzie reprezentacją nowego porządku. Wobec tego idea tabula rasa, tej pustej kartki, czyli tego zburzonego całego Śródmieścia, ponieważ te dzielnice wokół Śródmieścia zachowały się w znacznej części, jeżeli nie w całości, ale całe Śródmieście było, jak dobrze wiemy, zrujnowane w różnym stopniu zresztą, ponieważ większość tych budynków dawała się odbudować. Do tego, żeby osiągnąć sytuację pustej kartki, tabula rasa, idealnym rozwiązaniem był dekret Bieruta. Nacjonalizacja gruntów warszawskich, wywłaszczenie. Państwo jest jedynym inwestorem, jedynym zleceniodawcą architektów. Upaństwawia się, likwiduje się tradycje prywatnych biur architektonicznych. Architekt zostaje skoszarowany w wielkich państwowych biurach projektów, gdzie ma opracowywać kompleksowe rozwiązania w sposób w większości anonimowych. Są kierownicy pracowni, ale kto robi projekty, kto się pod nimi podpisuje, nie ma żadnego znaczenia. A więc likwiduje się tradycję wolnego zawodu twórczego. Architekt jest inżynierem, który ma wykonywać pewne określone polecenia wynikające z określonego porządku politycznego. I w ten sposób zaczyna się praca nad Warszawą kreowaną przez Biuro Odbudowy Stolicy, w której zabytki, te pozostałości dawnej kultury są odpowiednio selekcjonowane i metodą selekcji odrzutu słynna brzytwa okhamowska. Jedno się likwiduje, drugie się wydobywa z niepamięci i w ten sposób kreuje się tę przestrzeń, która w większości, jeśli chodzi o Śródmieście, ma mieć kształt takiego pseudo-zabytku. To znaczy odwołaniem tutaj była Warszawa oświeceniowa, Warszawa Stanisława Augusta, wobec tego cały Trakt Królewski, krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zostaje zaprojektowane od nowa, w zupełnym oderwaniu od tego, jak wyglądała te ulice wyglądały w okresie międzywojennym do 1939 roku. Jeżeli przejdziemy się tymi ulicami dzisiaj, to zobaczymy po pierwsze kompletny brak koloru. Te domy są wszystkie białe albo popielate, albo takie piaskowo-szare. Ponieważ odwołaniem, tutaj wzorcem estetycznym były obrazy Canaletta, jako taki model, na którym próbowano się tutaj uczyć tej architektury nieistniejącej albo poważnie zrujnowanej, no i odtworzyć tę wizję Warszawy oświeceniowej jako tego ideału, do którego ta Warszawa miała nawiązywać. A do tego piękne w porównaniu z innymi osiedle robotnicze.
Co więcej, za tym kostiumem, ponieważ ta biedna... Mówię o Starym i Nowym Mieście. Tak, za chwilę o Starym i Nowym Mieście powiem, ale jeśli chodzi o krakowskie przedmieście i Nowy Świat, nadano mu właśnie kształt takiej ulicy o ujednoliconym stylu architektonicznym, czyli to jest klasycyzm mniej lub bardziej uproszczony, taki bardziej zmodernizowany, ponieważ twórcami tego projektu byli architekci modernistyczni wychowani na tych awangardowych rozwiązaniach przedwojennych, a teraz tylko musieli nadać temu taki właśnie kostium, taki kostium historyzujący. Wewnątrz tych budynków oczywiście są rozwiązania zgodne z normami obowiązującymi, standardami architektoniczno-użytkowymi obowiązującymi w latach 40. 50. To samo zrobiono jeszcze bardziej dosadne ze Starym i Nowym Miastem. No, Nowe Miasto jest od początku do końca sztuczną kreacją, jest fikcją architektoniczną, tworem, który nigdy, zachowano tylko niektóre układy ulic, natomiast domy są czystą fantazją. Budowano właśnie przez architektów dwudziestowiecznych, którzy pod kostiumem pseudohistorycznych fasad ukrywali wnętrza bardzo współczesne. A jeszcze bardziej dosadnym przykładem takiej miejskiej sielanki, takiego rezerwatu zabytków, pseudozabytków, jest Marienstadt, który został zrealizowany w miejscu, gdzie nigdy takie budynki nie stały. Jest właśnie taką wizją architektury małomiasteczkowej, barokowo-klasycystycznej, którą przeniesiono w przestrzeń wielkiego miasta. Zanurzono to wszystko w odpowiednio ukształtowaną zieleń, na Skarpie Wiślanej z widokiem na Stare Miasto, tutaj na Wisłę, i stworzono właśnie taką sielankę miejską. Czysta fikcja. To jest właśnie przykład architektonicznej symulakry, która miała wypełnić pewne określone postulaty ideologiczne, a wewnątrz były mieszkania zakładów osiedli robotniczych, zresztą o bardzo nędznym standardzie, ponieważ to się mieściło w tak zwanej normie polskiej z lat 40., czyli te metraże były katastrofalne z punktu widzenia dzisiejszego. No, ale małe mieszkanko na Marienstadcie. No i tworzono wokół tego całą legendę, całą tę atmosferę właśnie taką, i film, i piosenki, i moda, i to było miejsce kultowe przez wiele lat. Tam się rzeczywiście spotykała Warszawa, ta Warszawa nowa. Pamiętamy oczywiście o tym, że miasto ma kompletnie inny skład społeczny niż miała jeszcze w 1944 roku. To jest zupełnie nowa sytuacja, także i społeczna. Także w ten sposób realizowano tę ideę. No i w tym Starym Mieście, w tej przestrzeni tego pseudozabytku, tego miejskiego rezerwatu zabytków, które miało wypełniać to zapotrzebowanie na sztucznie wykreowaną przeszłość, to znaczy jedne elementy przeszłości są pozytywne, a drugie są negatywne, dlatego w Warszawie właściwie nie istnieje neogotyk. Został skutecznie wyeliminowany. Są jakieś kilka zaledwie obiektów, które się zachowały, i to nie w tym rejonie. No i została taka dotkliwa spotkanie w Muzeum Literatury ostatnie, czyli miejsce po Zamku Królewskim. Tak. Spory o to, czy budować, odbudowywać, w jakiej formie, jak ma wyglądać, toczyły się przez wiele lat. To była decyzja czysto polityczna. I ostatecznie doszło do tego dopiero w latach 70. Święta Rodzina, 70. takie bardziej naturalistyczne. I to, co stoi dzisiaj, jest oczywiście makietą. Jest to brzydkie coś, co stoi dzisiaj. To brzydkie coś, co stoi, to jest efekt dość ostrych konfliktów pomiędzy nowoczesnym architektem, jakim był główny projektant Zamku Warszawskiego, czyli Jan Bogusławski, który musiał naginać się zapotrzebowania politycznego, konserwatorów i polityków, którzy dyktowali
tutaj warunki, które ta architektura miała spełniać. Zamek Królewski był projektowany, no nie bardzo było wiadomo, do czego on ma służyć. Były różne pomysły, a to ma być siedziba władz państwowych, a to ma być taki duży dom kultury, a to ma być muzeum. Takie były różne przymiarki do tego. Ostatecznie to, co widzimy w tej chwili, jest no, wypadkową tych wszystkich poszukiwań. No i wszystko razem z biegiem lat, na przestrzeni tych ostatnich 40 lat, a biorąc pod uwagę moment otwarcia Starego Miasta, czyli od 50., od cała druga połowa XX wieku plus początek XXI wieku, spowodował, że to nabrało takiej patyny, zestarzało się, bo było budowane no, lepiej rozmawiać przy pomocy o morali, takich materiałów, o jakie wówczas były dostępne, Warszawy, bo to też dobre, zaniedbania na przestrzeni tego półwiecza spowodowały, że te domy po prostu nabrały takiej malowniczej patynki do tego stopnia, że kiedyś przyjechał pewien konserwator czy architekt z Niemiec, który tak chodził po Warszawie, chodził, tak patrzy na to Stare Miasto i mówi: jacy polska szkoła konserwatorska, jacy oni są zdolni, zbudowali Stare Miasto od nowa i od razu wygląda jak stare, bo rzeczywiście to tak wygląda. W tej chwili mamy poważny z tym problem, tym bardziej poważny, że cała ta przestrzeń została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, ale podkreślam to tłustym drukiem i wężykiem. Nie została wpisana z powodu walorów architektonicznych, tylko za czyn, którego dokonano po 1945 roku, budując to miasto właśnie tak jak całą tą przestrzeń. A więc na liście dziedzictwa światowego znajduje się zespół architektoniczny ze względu na to, w jaki sposób, jako świadectwo tamtego podejścia do problemu współczesnego miasta ubranego w kostium historyczny. To jest bardzo szczególny przypadek. Niewiele mamy takich przypadków w Europie. Czyli taki złoty medal za zasługi dla obronności. Dokładnie. To jest właśnie coś takiego. Tutaj walory architektoniczne nie mają żadnego znaczenia, czy to jest zgodne z przekazem historycznym, czy nie. Tutaj to nie to było istotne do podjęcia tej decyzji. Istotne było to, że podjęto taki wysiłek, który rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia jest po prostu świadectwem tego, jak rozumiano pokazali wczoraj aktorkę zabytku, no na jak Facebooku, manipulowano jak tym pojęciem, jaką ono ma funkcję wypełniać w na filmie kulturze Smoleńsk, jak sprawdzali, czy nie ma bomby, czy nie... w kulturze państwowej, w historii i we współczesności. Zrozum to, co się wydarzyło w Warszawie, nie mówi o przeszłości, mówi o teraźniejszości, także i w tym kontekście, kiedy pojawiają się głosy, które mówią o tym, że należy budować kolejne makiety, kolejne symulakry, kolejne fikcje architektoniczne, które będą w jakimś tam stopniu odwoływać się do przeszłości. Na przykład idea, z którą ja na przykład walczę z gorliwością godną najlepszej sprawy, mianowicie pomysły, żeby odbudować coś takiego jak Pałac Saski. Makietę, która jest no, kwintesencją no, właśnie myślenia socjalistycznego, czy też myślenia właśnie pochodzącego z zupełnie innej epoki. Nie dosłownie, nie budynek, tylko makiety, laleczki, nawet Cyberberg on Wagner, proszę Państwa, tutaj mamy wystawę, tutaj mamy laleczki. Proszę się przyjrzeć, tej historii. Laleczki. Bardzo dziękuję Pani Profesor Marta Leśniakowska, była Państwa i moim gościem. Informacje już za 3 minuty o godzinie 12. Cyberberg on Wagner. Dzisiejszy przygotowany Paweł Ziętara, a realizował Adam Szuraj. Także proszę Państwa, no ciekawe są te dyskusje niektóre i o tym świecie bezglutenowców, bezglutenowym. Wszystko jak najbardziej jest bardzo interesujące. Wszystko jak najbardziej jest strasznie ciekawe. Zwłaszcza gdy nadaje nasze radio Tok FM. Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę być zawsze z nami. Proszę być
gotowymi do usłuchania choćby jednego wersetu z Pisma Świętego w ciągu dnia. U nas Pismo Święte. My odgrzebujemy pewne prawdy w Biblii, a to, co tutaj ci uczeni chcieliby powiedzieć, to, wiecie Państwo, się tylko potwierdza, się tylko sprawdza, że to, co było wcześniej w Piśmie Świętym, że to, co wcześniej było w Biblii, to ma jakieś większe znaczenie, bo Biblia, skoro jest Słowem Bożym, to należałoby się spodziewać, że w Biblii oczywiście, że jest coś szczególnego, coś specjalnego w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, w Biblii. Zapraszamy Państwa. No już w Galerii Opera nie ma Syberberg on Wagna, chociaż ten pan Syberberg otrzymał ode mnie, proszę Państwa. Co on ode mnie otrzymał? No słowo, chociaż to jedno, Wiesiolandia, bo to teraz to już jest El Mercedes, ale komputer pamięta, więc wchodzi. Wiesiolandia. Proszę oglądać. No, bardzo dużo różnych takich filmów jest z tej wystawy Syberberg on Wagna. Najciekawszy taki moment, no to, że Hitler ukrzyżowany, że a dlaczego ukrzyżowany, a no dlaczego Jezus ukrzyżowany. To wszystko wiecie Państwo, jak jest ta ewolucja historyczna, to ludzie dodawali. W danym momencie, gdy był dobry nastrój, i atmosfera, proszę nie mówić atmosfera, bo jedna polonistka na spiskie jeden do Hanny Suchockiej podobna mówiła atmosfera. Atmosfera odpowiednia, no to i wzięli i wszczepili coś, co jest podobne. Na przykład krzyż, prawda? Nie było go w pierwszym wieku, drugim wieku, trzecim. Tylko w 312 roku Konstantyn Wielki miał widzenie. Tylko pani społecznej? Widzenie krzyża i taki napis w tym znaku. Zwyciężysz, krzyż. I to, bo jak weszło, tak weszło, a szatan, diabeł nie śpi. I dobry moment, że weszło, szatan stwierdził. I to tak przechodziło, proszę Państwa, z systemu na system. Krzyż, krzyż, krzyż. To źródeł muzyki. A przecież krzyż uczniom Chrystusa w ogóle nie był znany, nawet tym uczniom, którzy widzieli, jak Jezus konał, bo przecież Jezus akurat wisiał na palu, wisiał po prostu na belce. Proszę Państwa, nawet Księga Ezdrasza i Mojżeszowa mówi, 6.11 Ezdrasza, że ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą zostanie wbity cały zaś dom, jego zostanie zamieniony w kupę gruzu. Historia potwierdza. Homer, ksylon, ksulon, pal, pal. ...nocnej pracy piekarni z niedzieli na poniedziałek. PiS i Kukiz 15 nie widzą powodów do delegalizacji ONR-u, o co wnioskuje Platforma. Marek Zawicki twierdzi, że obecnych władz nie stać na ustawę reprywatyzacyjną. Zakaz handlu w niedzielę może pozbawić wielu z nas świeżego pieczywa w poniedziałek. Eksperci programu EKG w Radiu TOK FM mają sporo zastrzeżeń do projektu ustawy przygotowanej przez Solidarność i zwracają uwagę na wiele jej zapisów, które ich zdaniem nie mają sensu. Choćby te, jak mówi prezes Resource Partners Ryszard Wojtkowski, dotyczące piekań czy zakazu niedzielnego handlu w internecie. Oczywiście można kupować te w sieci handlu poza Polską, ale na przykład nie mogą działać centra dystrybucyjne. Jeśli przyjechał do Polski Amazon, nie będzie mógł w niedzielę rozdysponowywać tych produktów czy pakować tych produktów. Zakazano nocnej pracy piekarzy, tak jak w czasie rewolucji francuskiej. Tam jest stwierdzenie, że po pierwsze obowiązuje to od 6 rano w niedzielę do 6 rano następnego dnia. I mogą działać tylko te piekarnie, które mają własny sklep sprzedający do godziny 13, więc nie będziemy mieli w niedzielę, w poniedziałek też świeżego pieczywa. Wojtkowski zwraca też uwagę na to, że projekt Solidarności jest bardzo lapidarny. Brak w nim konkretów i uzasadnienia wielu zapisów, co dotyczy m.in. definicji butelkowania, zamrażania, gotowania czy pakowania jedzenia. W niedzielę nie będzie więc miał kto tego robić. Więc jeżeli na stacji benzynowej chcemy jeść hot doga, to będziemy go mieli po prostu w poniedziałek z piątku, tak? Proponowane przez Solidarność przepisy z zakazu handlu wykluczają tylko kilka niedziel w roku, te przed największymi świętami oraz w okresie wyprzedaży. Słuchasz informacji TOK FM. Kancelaria Prezydenta potwierdziła w rozmowie z TOK FM, że 5 sędziów, którym Andrzej Duda w czerwcu odmówił nominacji, wystąpiło do niego o usunięcie naruszenia prawa, czyli wykonało pierwszy krok prowadzący do oddania sprawy do sądu. Jak już informowaliśmy w TOK FM, kilku sędziów rozważa właśnie taką możliwość, a rzecznik obywatelski zadeklarował, że inaczej. W czerwcu prezydent odmówił zatwierdzenia nominacji 10 kandydatom
wskazanym przez Krajową Radę Sądownictwa bez podania powodów mieli oni awansować, przejść do sądów wyższego szczebla, ale brak podpisu Andrzeja Dudy im to uniemożliwiło. Wniosek Platformy Obywatelskiej o delegalizację obozu narodowo-radykalnego trafił do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Politycy PO przekonują, że o jego przygotowaniu zdecydowały ostatnie wydarzenia w Gdańsku podczas pogrzebu żołnierzy wyklętych, kiedy to ONR-owcy zaatakowali członków KOD-u. Słowem Nitras przekonuje, że ONR to organizacja, która wprowadza przemoc w przestrzeni publicznej. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że zagrożenie nacjonalizmem w Polsce rośnie. I to nie jest nacjonalizm w wydaniu książkowym czy intelektualnym, tylko to jest brutalny nacjonalizm ulicy. Jednak według PiS-u ONR mieści się w ramach demokracji, podobnie zresztą uważa rzecznik klubu Kukiz 15 Jakub Kulesza. Zgodnie z twierdzeniem Voltaire'a, z którym się zgadzam, będę bronił wolności do wypowiadania się każdej idei. Nawet jeżeli jest to idea faszystowska albo antysemicka? Mamy w naszym kodeksie karnym odpowiednie przepisy i można je stosować. Właśnie te same przepisy posłużyły Platformie do sformułowania wniosku o delegalizację ONR-u. Chodzi o propagowanie ustroju faszystowskiego, nawoływanie do nienawiści i publiczne znieważanie. Były minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki jest przekonany, że w obecnej kadencji Sejmu nie uda się uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej, bo jak mówił w poranku Radia TOK FM, obecnego rządu na nią nie stać. Projekt nie jest zgubny, jeśli w projekcie budżetu zakłada się prawie 60 miliardów deficytu. A wiemy, że deficyt jest rozkładany później na lata i to nie rząd, nie ministrowie, nie politycy będą ten dług spłacać, tylko zwykle obywatele. Lekko przyjmuje się pieniądze budżetowe, ale znacznie trudniej będzie je później oddawać. Sprawa uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej wróciła po nagłośnieniu nieprawidłowości przy zwrocie działki obok Pałacu Kultury w Warszawie. 4 lata temu miasto zwróciło ją w prywatne ręce, mimo że wcześniej jej byłemu współwłaścicielowi obywatelowi Danii przyznano za nią odszkodowanie na podstawie międzynarodowej umowy. To z informacji Radia TOK FM Adnik Sport. Chorwackie media rozpisują się o sensacyjnym zwycięstwie Anny Koniuch, która wyeliminowała Agnieszkę Radwańską i awansowała do ćwierćfinału US Open i tym samym nie tylko odniosła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, ale też zapisała się w historii. Chorwacka tenisistka zajmuje 92. pozycję w rankingu WTA, podczas gdy Polska jest obecnie 4. rakietą świata. Jednak Agnieszce jeszcze nigdy nie udało się wejść do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego na nowojorskich kortach. Koniuch jest pierwszą Chorwatką tak wysoko notowaną w Wielkim Szlemie od 12 lat i o półfinał US Open powalczy teraz z Czeszką Karoliną Pliskową. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce zagrają dziś o awans do finału nieoficjalnych mistrzostw świata drużyn klubowych. Ich rywalem będzie francuskie PSG. Kamil Gapiński. Kielczanie dobrze weszli w rozgrywany w Katarze turniej Super Globe. Wczoraj pokonali 33-30 brazylijski zespół HC Taubaté. Dziś rywal będzie jednak zdecydowanie mocniejszy. W Paris Saint-Germain grają legendy światowej piłki ręcznej, czyli tacy zawodnicy jak Omeyer, Gensheimer czy też Karabatic. Z kolei w Vive zabraknie dwóch kontuzjowanych zawodników, którzy mieli stanowić o sile drużyny w tym sezonie, czyli Jureckiego oraz Bombacza. Francuzi będą więc faworytem tego spotkania, ale podobna sytuacja miała miejsce w maju, w półfinale Ligi Mistrzów. Wówczas Kielczanie zaskoczyli jednak ekspertów i pokonali PSG 28-26. Oby dziś udało im się zagrać równie wspaniały mecz. Kamil Gapiński, TOK FM. Początek tego spotkania o 16, a kolejne informacje w Radiu TOK FM już o 12.20. Pogoda. Nieco deszczu dziś w południowo-wschodniej Polsce, w pozostałych regionach pogodnie. Na termometrach w Zakopanem 16 stopni, w Trójmieście, Katowicach, Krakowie 19, w Białymstoku, Kielcach 21, w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Łodzi 22, a w Warszawie 23 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikołaj Wizut, dzień dobry. 6 minut po godzinie 12, a w studiu goście, posłowie, Monika Rosa z Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry i Piotr Apel z Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj wielka premiera. Czy może Państwo byli na premierze filmu Smoleńsk? Nie zostaliśmy zaproszeni. Tak, ja nie zostałem zaproszony. Co za przykrość. Ja też nie. Co za przykrość. Doda podobno była zaproszona, pokazywała zaproszenie na Facebooku. A państwo jednak nie. Bo rozumiem, że szef pana był. Z tego co wiem, od nas został zaproszony szef klubu właśnie i wicemarszałek. Natomiast tylko tyle. Ale coś opowiadali o wrażeniach? Nie miałem już okazji rozmawiać z Pawłem. Słyszałem dzisiaj jego wywiadu i tak, tak jak każdy myślę, obywatel patrzy na film jak na film, a nie jak na materiał polityczny.
I myślę, że tak każdy obywatel powinien na tą produkcję patrzeć, oceniać ewentualnie jego estetykę, czy... Wie pan, panie pośle, to jest o tyle trudne, że ten film jest, wydaje mi się, częścią polityki prowadzonej poprzez kulturę w wydaniu partii rządzącej. Nie podzielają państwo tego. No, to jest takie soft power oczywiście. Narracja bardzo długo już prowadzona od czasu katastrofy smoleńskiej. Bardzo dzieląca Polaków, dzieląca także rodziny, które stały się ofiarami w jakiś sposób tej katastrofy. No i kolejnym elementem jest ten film. Ja widziałam tylko trailer, więc ciężko mi ocenić jego walory estetyczne. Natomiast on jednak niesie sobą jasne przesłanie, że to nie była zwykła katastrofa lotnicza. Z recenzji w dzisiejszej prasie wynika, że w filmie nie ma suspensu, no bo wiadomo, że był zamach i tutaj zaskoczenia nie ma. Pan minister Macierewicz, który jakby jest osobą jako odpowiedzialną za wyjaśnienie katastrofy, jest już twarzą przez ostatnie lata powołania różnych zespołów, komisji, ekspertów do spraw wyjaśnienia katastrofy, już dawno postawił tezę o zamachu. W związku z czym to, że film jest efektem tego postępowania, to nie jest nic dziwnego. Pytanie pozostanie, co dalej, bo kiedy PiS był opozycją, mógł sobie mówić, że różne historie mógł opowiadać. Teraz, kiedy Antoni Macierewicz jest ministrem, jego słowa zupełnie inaczej ważą. A jeśli twierdzą, że był zamach, no to nie możemy tego jako państwo polskie po prostu zostawić. Ona dziwnie gada ta baba, no tak, jest. Co tu zrobić? Zjedzony ma język polski, ukrócony. Ukrócony, uważaj na nie. Wyjaśni. No właśnie, to jest, mam duży żal i pretensje do Prawa i Sprawiedliwości, bo spodziewałam się, że słusznie zresztą krytykując Platformę Obywatelską za upolitycznianie czy za złe prowadzenie śledztwa, sami wezmą się do tego w sposób odpowiedzialny, nie insynuując, nie szukając problemu tam, gdzie go nie ma. A tymczasem z jednej strony minister Waszczykowski już ponad miesiąc temu zapowiedział, że są dokumenty. Muszę sobie wyobrazić sytuację, w której policjant prowadzi śledztwo i mówi w sprawie, załóżmy, pana redaktora i mówi, ja mam dokumenty szokujące w pana sprawie, ale ujawnię za miesiąc. No to jest absurdalna sytuacja. Jeżeli chcemy rzeczywiście wyjaśnić okoliczności, chcemy zbadać te okoliczności, bo nie mamy zaufania do Platformy Obywatelskiej, to powinniśmy to robić z empatią, zrozumieniem i w sposób uczciwy, po kolei, systematyczny, a nie budować napięcie w sytuacji, w których w naturalny sposób pojawia się insynuacje. Jeżeli mówimy o dokumentach, które będą za miesiąc, przez ten miesiąc rozmawiamy politycznie, co w tych dokumentach może być i co nowego może się okazać w sprawie Smoleńska. Ten film troszeczkę wpisuje się trochę w tą retorykę, kiedy my politycy rozmawiamy o produkcji filmowej, która jest wizją reżysera, wizją scenarzysty, a nie jest przecież materiałem dowodowym w sprawie. I ja chciałbym, żeby nie tylko politycy, ale obywatele postrzegali ten film jako po prostu element do przeżycia, element do zobaczenia, a nie jako element walki czy ustalania prawdy. No na pewno film takim elementem do ustalania prawdy nie powinien być i nie jest. Ale będzie tak traktowany. To jest element takiej całej polityki historycznej. Zobaczmy też, że na przykład pojawiający się nieustannie apel smoleński podczas różnego rodzaju uroczystości historycznych. Czy to jest rocznica pierwszego wywozu osób w Przudhofie, czy to jest powstanie warszawskie, czy to jest pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Wszystkie tragiczne wydarzenia. Trochę brzmi aberracyjnie, prawda? Hołd ofiarom niezwiązanym w żaden sposób z katastrofą smoleńską. I to jest przykre, i to jest smutne, i to jest tak naprawdę uderzające przede wszystkim w ofiary tej katastrofy. No właśnie, mam wrażenie, że minister Macierewicz... No co ty gadasz, głupot? Przecież nawet z twojego punktu widzenia tego, powiedzmy, ateistycznego, to oni nie istnieją. To jakie to jest dla nich przykre i smutne? Przykre i smutne to może być z punktu widzenia żywych ludzi, czy właśnie dla żywych ludzi. Nie innego wyniku, no to chłopie pana Marszałka. Tak samo z filmem Smoleńskim. Ja w panu Marszałku Kuścińskim bardzo cenię poczucie humoru. No ale to dla chyba nie jest, to jest najbardziej tego, żeby przykre. No, dla kogo? Dla obrady Sejmu ludzi, przecież te kwiaty, które na pogrzebie. Tak jest dowcipne. No to są dla rodziny, dla żywych ludzi, to nie jest dla trupa. Tutaj Wiesław Przybyłowicz na Twitterze pisał, że firma Play zbiera pieniądze od trupa. Mhm. Kukiz 15 w ogóle nie chcieliśmy brać tu udziału w tej debacie. Nikt z naszego ugrupowania nie wypowiadał się w tej sprawie w Sejmie. Uważamy, że wynik tak jest dobry. Nie, że wynik tak jest przesądzony i tak będzie wiadomo, jak to się skończy, a uprawianie konfliktów czy budowanie
budowanie tematu wokół sprawy, której tak wiadomo jak się skończy, nie ma większego znaczenia. My wolimy dyskutować o konkretnych projektach, wolimy krytykować marszałka Kuczyńskiego zamrożenia naszych projektów. Wolimy podkreślać, co złego robi, jak ogranicza dostęp mediów do parlamentarzystów, jak ograniczył ostatnio dostęp zwykłych obywateli do terenu Sejmu. Ale to są rzeczy, o których między innymi była ta debata. Znaczy, o tym trzeba mówić, natomiast no, pragnę zauważyć, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które nie głosowało za marszałkiem Kuchcińskim jako marszałkiem Sejmu. Tylko Kukiz 15 nie głównie poparło kandydatury marszałka Kuchcińskiego na marszałka Sejmu, zarówno Nowoczesna, jak i Platforma. Głosowało za tym, żeby marszałek nim został. Ale teraz państwo się wstrzymaliście chyba od głosu. Wstrzymaliśmy się od głosu, bo idąc właśnie tym tropem, że nie chcemy by wchodzić w rzeczy... Znaczy to jest stworzenie sztucznych konfliktów, które nie doprowadzają nas do niczego. Warto rozmawiać, warto krytykować, warto podkreślać, co robi źle, ale sam wniosek no, jest skazany na porażkę, więc... Ale jeśli potępiamy jakieś działanie, to trzeba dać temu wyraz. Trzeba powiedzieć nie, wystąpić na mównicy, powiedzieć, że się nie zgadzamy, jakie błędy popełniał pan marszałek. Zresztą marszałek wsłuchiwał się w tę dyskusję. Nie wiem, czy jakieś wnioski z niej wyciągnął. Zobaczymy na kolejnych posiedzeniach Sejmu. Ale trzeba dać świadectwo, trzeba się sprzeciwiać. Nie można mówić, że i tak nie ma sensu. Bo tak można przez 3 lata mówić. Nie ma sensu wniosek, natomiast krytykę i dyskusję trzeba prowadzić i właśnie ją prowadzimy. Wniosek nie ma szans na powodzenie, ale jak rozumiem ma sens taki właśnie, żeby wzniecić debatę. Myślę, że są sprawy, które warto byłoby znaleźć czas w parlamencie. Jak choćby, dlaczego był wniosek? Dlatego, że zabrakło czasu dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym, a teraz go zużywamy na rzeczy, które nie mają większych szans. No to jest kwestia złego zarządzania parlamentem, złego zarządzania pracami Sejmu, kiedy zbyt późno otrzymujemy projekty ustaw, nie jesteśmy w stanie się do nich przygotować, komisje działają po nocach. No to jest po prostu, jakby tak działały firmy, to wszystkie upadły. No ale to obawiam się, że przy takim deficycie to jest też potencjał dla naszego kraju i to jest bardzo niepokojąca konstatacja. Natomiast no, ja nie mam wątpliwości, że marszałek Kuczyński popełnia wiele błędów, zachowuje się niedemokratycznie w ustalaniu terminów procedowania poszczególnych projektów ustaw. Z jednej strony widzimy projekty Prawa i Sprawiedliwości, które są nie dość, że pisane na kolanie, nie dość, że dostarczane w ostatniej chwili, to jeszcze przegłosowane w zasadzie podczas jednego posiedzenia, a z drugiej strony są projekty ustaw, które czekają od stycznia, lutego i nawet często nie mają numeru druku. Projekt leśniczej marihuany, który był złożony w lutym, dopiero wczoraj po raz pierwszy dostał numer druku. Chyba pan minister Radziwiłł powiedział, że raczej nie jest zwolennikiem medycznej marihuany. Tak, to już jest dyskusja na inny temat. Natomiast samo blokowanie możliwości... ja rozumiem, że nie wszystkie projekty muszą się podobać Prawo i Sprawiedliwości, ale od tego jest Sejm, żeby głosować i decydować demokratycznie, czy odrzucamy w pierwszym, drugim, ale trzecim czytaniu, czy przyjmujemy. Ale że marszałek Kuchciński jest... No, ale Prawo i Sprawiedliwość ma większość, więc tutaj... tak, ale chodzi o mrożenie. Ma pan podobną bezradność, co w sprawie wniosku o odwołanie marszałka Kuchcińskiego. To troszeczkę inaczej, dlatego że składając projekty, to przede wszystkim jaka jest rola opozycji? Rolą opozycji jest kontestowanie i zauważanie, jakie problemy, jakie złe rzeczy robi opcja rządząca. A druga sprawa to jest przygotowywanie pakietu ustaw, które będzie się chciało przegłosować, które będzie się chciało zaprezentować w momencie wygranych wyborów. My takie pakiety przygotowujemy, przygotowujemy reformę sądownictwa, przygotowujemy reformę zarządzania państwa, przygotowujemy również projekty zmian konstytucji. Roku 2014 ale na moje. To jest konieczne, bo jeżeli znowu powtórzy się sytuacja, w której kandydat na premiera będzie machać teczką, który okaże się, że nic nie ma, że nie ma ustawy medialnej, którą my już przygotowujemy, że nie ma podstawowych elementów funkcjonowania, przygotowania do rządzenia, no to jest niepoważne. Przez 8 lat opozycja, która nie przygotuje realnie i dostępnych ogólnie do podróży. 8 lat. No, to pan chce być w opozycji przez 8 lat? Nie, mówię o Prawo i Sprawiedliwości, które 8 lat było w opozycji i nie było w stanie przez te 8 lat, przez ten 8 lat przygotować się. I to jest coś, czego my absolutnie nie jesteśmy, czym nie jesteśmy zainteresowani i stąd nasze zgłoszenie projektu. Natomiast ważne jest chyba to, żeby jednak jak dzieje się źle, mówić, że dzieje się źle, czy jest to kwestia zarządzania Sejmu i pracy Sejmu, bo jednak tworzymy prawo, które wpływa na życie każdego człowieka. Mówienie źle. Trybunału Konstytucyjnego, czy jest to kwestia zamrażarki. Tak samo nasz projekt odnośnie zrównoważonego budżetu leży cały czas i jeszcze nie miał swojego czytania. I
wtedy my musimy wszyscy razem powiedzieć nie, że się wracimy nie zgadzamy na taką pracę. Wrócimy do naszej rozmowy. Jedno, a robimy to drugie. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Monika Rosa z Nowoczesnej i Piotr Apel z Kukiz 15 są gośćmi programu. A teraz informacje Radio Tok FM. A teraz na poważnie. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20. Wtorek. Daniel Passen. Zapraszam dzisiaj po godzinie 20, a wraz ze mną moi goście. Salon Radia Tok FM. Reklama. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja Nowe Południe dewelopera Napollo. Mieszkania w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu zieleni, w odległości zaledwie kilkunastu minut od tętniącego życiem centrum stolicy. Nowe Południe. Moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 41. Warszawa. www.nowepołudnie.pl. Jak było na szkoleniu w Dolinie Szarloty? Świetnie. Zazdroszczę ci. Może spałeś w apartamencie Santany? Niestety, spał tam nasz dyrektor. Znana z koncertów legend rocka Dolina Szarloty zaprasza do organizacji szkoleń, konferencji i zjazdów integracyjnych. Daj się urzec Dolinie, w której serce i gitarę zostawił Carlos Santana. I have a new home. This is a new home for me. www.dolinaszarlotty.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żylną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy Dovenox, silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny Dovenox lub najsilniejszy Dovenox Forte. Teraz bez recepty. Dovenox 250 i Dovenox Forte 500 mg kalcium do besilate. Tabletki powlekane. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki preparatu PPF Haskolek SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 12.20, Anna Draganek. Zapraszam. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się dziś w Krynicy, gdzie trwa forum ekonomiczne. Po południu przywódcy Węgier, Słowacji, Czech i Polski mają pracować nad wspólnym stanowiskiem przed nieformalnym unijnym szczytem, który w Bratysławie odbędzie się 16 września. Głównym tematem tych rozmów będzie przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. W sumie w trwającym 3 dni forum w Krynicy weźmie udział ponad 3 tysiące osób z około 50 krajów. Będzie tam premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, a także szefowie kilku resortów oraz prezes i największych polskich spółek. Uczestnicy wymienią poglądy na temat oceny aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Ale jak mówił w poranku Radia Tok FM, były minister rolnictwa Marek Sawicki z własnego doświadczenia wie, że wiele z tych tematów nie uda się poruszyć. Tam jest planowany szereg paneli dyskusyjnych, wiele tematów podejmowanych i 1/3 paneli w ogóle się nie odbyła. Więc duże zacięcie, duże zadęcie, kilka tych ważnych sesji z udziałem powiedzmy premierów, ministrów, ale tak naprawdę cała reszta kręci się własnym życiem. Goście zgodnie z zapowiedziami mają podsumować na forum także warszawski szczyt NATO. Odpowiedzą na pytania związane z przyszłością Unii Europejskiej po Brexicie, a także skomentują bieżącą sytuację na Ukrainie. Słuchasz informacji Tok FM. A w nich poszukiwania kitesurfera na Zatoce Puskiej. Mężczyzna, który wypłynął z jastarni w kierunku Helu, ostatni raz widziano wczoraj po południu. W akcji poszukiwawczej biorą udział jednostki morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, statek ratowniczy, trzy łodzie WOPR-u, a także patrolowiec Straży Granicznej.
Dziś nad ranem ratownicy znaleźli biało-niebieski latawiec, który miał należeć do zaginionego mężczyzny. Brytyjska policja wkrótce rozpocznie testy specjalnych kapturów dla szczególnie agresywnych zatrzymanych. Ma to uchronić funkcjonariuszy przed ugryzieniem lub opluciem, co zdarza się często w trakcie policyjnych interwencji. Stróże prawa boją się m.in. infekcji. Jak pisze brytyjski Guardian, na Wyspach pomysł budza spore kontrowersje. Ale jeśli testy kapturów dla zatrzymanych wypadną pomyślnie, to takie zabezpieczenia zostaną wprowadzone na stałe. Kolejne informacje TOK FM o 12.40. Pogoda. Dziś już tylko na południe i południowym wschodzie Polski będzie się chmurzyć i przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Zakopanem, 19 w Krakowie i Trójmieście, przez 21 we Wrocławiu i Toruniu, 22 w Poznaniu i Szczecinie, do 23 stopni w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poważnie. Monika Rosa, Nowoczesna i Piotr Apel, Kukiz 15. Proszę Państwa, ministrowie Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak udali się do Londynu z interwencją. Jak oceniacie Państwo? Jak oceniają Państwo?